Dopuszczę do udziału w charakterze uczestnika organizacji społecznej Dobro Polska. Organizację społeczną Łoży Polska. Krótko sprawę. Otóż to jest sprawa dotyczy skargi na bezczynność prezydenta miasta Krakowa. Skarżącym jest pan Ireneusz Kowalkowski, który skargę na bezczynność wnosił o odwiązanie strony przeciwnej do wykonania czynności w zakresie udostępnienia informacji publicznej zgodnie z jego wnioskiem z 20 grudnia 2015 roku. Wnosił o udzielenie informacji publicznej w zakresie informacji o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru na wolne stanowisko dyrektora zarządu infrastruktury komunalnej i transportu w Krakowie, czyli z ekipu, i stwierdził, że należy podać imiona, nazwiska poszczególnych kandydatów oraz informacje dotyczące kwestii spełnienia przez nich wymagań określonych w zgłoszeniu o naborze. I wskazuje tutaj przepis artykułu 13 ust. 4 ustawy o pracownikach samorządowych. W informacji należy udzielić sposób wyczerpujący i jednoznaczny, jak wskazało się wniosku. Dalej w ustawieniu skarżący wskazuje, że ta informacja nie została mu udzielona. Zostało mu doręczone pismo przez prezydenta, w którym wskazano, że wnioskowana informacja w zakresie imion i nazwisk kandydatów uczestników o naborze nie stanowi informacji publicznej. W dalszej kolejności podawano informacje, które jego zdaniem nie stanowiły odpowiedzi na zadane przez niego pytania, a inne informacje nie żądane przez skarżącego. W tej sytuacji uznał, że prezydent miasta Krakowa pozostaje bez czynności, wskazał w dalszej części uzasadnienia pisemnego na kilka orzeczeń sądów administracyjnych, w których to orzeczeniach przyjmowano, że informacja o kandydatach na stanowiska samorządowe jest informacją publiczną. Podchodzi na skargę, wnosi o oddalenie skargi, wskazując w uzasadnieniu, że w zakresie, w jakim mógł udzielić ten podmiot informacji publicznej, to została wnioskodawcy ta informacja udzielona. W zakresie, którym nie mógł udzielić, dotyczyło to właśnie tych nazwisk kandydatów na stanowisko dyrektora ZIKI, nie mógł udzielić tej informacji, nie stanowił tej informacji publicznej w ocenie prezydenta miasta Krakowa. W szczególności wskazuje na interpretację taką historyczną, gdzie poprzednio obowiązujące przepisy przewidywały zgłaszanie tych kandydatów na wolne stanowiska w biuletynie informacji publicznej i taki zapis został usunięty. W tej sytuacji prezydent wskazuje, że udzielona przez niego informacja jest pewna, bo w tym zakresie, w jakim żądał w dalszej części skarżący, ta informacja nie ma charakteru informacji publicznej. Tak zakończenie, tak wskazano, że zapewnienie jawności, czyli przejrzystości życia publicznego nie może odbywać się kosztem przestrzegania zasad ochrony prywatności i danych osobowych wynikających zarówno z konstytucji, jak i z ustawy o ochronie danych osobowych i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europy. I to wszystko w zasadzie o tej sprawie. Bardzo proszę, udzielam głosu. Wysoki Sądzie, otrzymuję stanowisko zawarte w skardze. Argumentację przedstawioną przez organ odpowiedzi na skargę uważam za błędną. W żadnym wypadku nie można się zgodzić ze stanowiskiem organu odszkodowania, gdzie odpowiedzi zgodnie z treścią wniosku. W wniosku zażądałem informacji o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru na wolne stanowisko dyrektora ZIKIT-u i zażądałem, aby należy podać imiona, nazwiska poszczególnych kandydatów oraz informacje dotyczące kwestii spełnienia przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze. Jak sam organ przyznaje, w odpowiedzi na skargę na stronie drugiej, że udzielił informacji o ilości kandydatów, którzy zgłosili się do naboru, ilości kandydatów, którzy spełnili wymagania niezbędne, ilości kandydatów, w odniesieniu do których
badane były wymagania i tak dalej, i tak dalej. Ja nie wnosiłem podania danych statystycznych. Organ podał ilość. Dwóch kandydatów spełnił takie wymagania, trzech takie, i tak dalej, i tak dalej. To nie jest informacja określona wnioski. Jeżeli organ przyjął, w mojej ocenie całkowicie bez podstawy, że informacja o imionach i nazwiskach poszczególnych kandydatów nie jest informacją publiczną, to powinien rozpatrzyć przy takim założeniu wniosek w ten sposób, że kandydat numer jeden spełnił takie wymagania, jego staż pracy wynosi tyle i tyle, kandydat numer dwa dokładnie tak samo, czyli przypisać spełnienie poszczególnych wymagań dokładnie do danego kandydata. Przy założeniu, że informacja o jego imionach i nazwiskach nie jest informacją publiczną. Organ podnosi w odpowiedzi na skargę, że wykładnia historyczna przemawia za tym, że informacja o imionach i nazwiskach kandydatów nie jest informacją publiczną. Z takim stanowiskiem nie zgodziły się sądy administracyjne, bo rzeczywiście wskazał w skardze. Zauważyć należy, iż to, czy w ustawie zapisano, że imię i nazwisko i inne informacje należy udostępnić w BIP-ie, a później tą regulację zmieniono w taki sposób, że nie należy jej udostępniać w BIP-ie, ale zapisano, że informacją publiczną jest informacja o kandydatach, nie powoduje automatycznie, że informacja o imionach i nazwiskach przestaje być informacją publiczną. W starej wersji ustawodawca wskazał wprost, jakie informacje organ jest zobowiązany udostępnić w BIP. I tylko ustawodawca jak gdyby zniósł obowiązek udostępniania informacji właśnie w tym zakresie o imionach, nazwiskach i wymaganiach tych poszczególnych kandydatów w BIP-ie. A to nie znaczy, że te informacje z dnia na dzień przestały być informacją publiczną. I należy zwrócić uwagę również na to, co też wskazuje organ w odpowiedzi na skargę, że w ustawie o służbie cywilnej wskazano, że informacją publiczną jest informacja o imionach i nazwiskach kandydatów. A w ustawie o pracownikach samorządowych takiego zapisu nie ma, to należy w związku z tym przyjąć, że skoro w ustawie nie zapisano informacji o imionach i nazwiskach, ta informacja nie jest. No, informacja o imionach i nazwiskach poszczególnych kandydatów dotyczy działalności organów. Utrwalone orzecznictwo sądowe wyraźnie wskazuje, że jest to informacja publiczna. Nawet sądy uznały, że jest to informacja, która w żaden sposób nie jest prawnie chroniona. Czyli można uznać, że tutaj mamy do czynienia z ochroną prywatności. Pragnę podkreślić, że to stanowisko, które ja reprezentuję, również sądy administracyjne w utrwałym orzecznictwie zostało również podzielone przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, co wskazałem w skardze. Organ podnosi
śmieszne, że w odpowiedzi na skargę i w odpowiedzi na wniosek, że te informacje są jak gdyby mają charakter decyzji prywatnych osób, które się ubiegają o miejsce pracy w urzędzie. Tutaj wskazuję jakieś orzeczenia. Należy zauważyć, że te orzeczenia w żadnym wypadku nie mieszczą się jak gdyby w granicach, które określa sprawa, czyli ten wniosek i określona informacja. Tu jest zupełnie te wyroki tutaj w tym przypadku, w żadnym wypadku nie powinny być zastosowane. I jeszcze organ podnosi w odpowiedzi na skargę, że no, kandydat na stanowisko w Urzędzie Miasta może czuć pewien dyskomfort, jeżeli jego pracodawca by się dowiedział w jakiś sposób, że on się ubiega o miejsce pracy w Urzędzie Miasta. Należy zwrócić uwagę, że to jest Urząd Miasta, a nie jakaś prywatna firma, na co też uwagę wielokrotnie zwracały sądy administracyjne w swoim orzecznictwie. Podsumowując, Wysoki Sądzie, mając na uwadze utrwalone orzecznictwo sądowe, uważam, że organ pozostaje w bezczynności, nie udostępnił informacji określonej wnioskiem. Tyle, dziękuję. Odnośnie do tego skarga, myślałem, że organ nie udzielił mu żądanej informacji, która powinna polegać na przypisaniu danemu kandydatowi wymagań określonych konkursem, ponadto podkreśla, że stanowisko jego jest zgodne z orzecznictwem sądowym. Informacji, że dwóch kandydatów po tym etapie w
własną decyzją odstąpiło od procedury aplikacyjnej, rezygnując z postępowania do kolejnego, drugiego etapu, czyli testów sprawdzających wiedzę wymaganą na danym stanowisku, przystąpiło 3 kandydatów i wszyscy ów test zdali, czyli spełnili przesłanki wynikające z ustawy. Pewną procedurę aplikacyjną przeszło łącznie 2 kandydatów, albo po drugim etapie, jeden również został. Czyli w tym zakresie informacja została udzielona w takiej formie, jaka zdaniem organu była właściwa i czytelna. Chciałbym podkreślić, że organ nie mógł odczytywać, jaką formę życzy sobie skarżący do udzielenia tej konkretnej informacji. Natomiast kwestią najbardziej sporną jest tutaj ta kwestia dotycząca udzielenia informacji o imionach i nazwiskach osób aplikujących na to stanowisko. W tym wypadku organ z uwagi na dosyć medialny charakter tego postępowania dokonał szczególnie wnikliwej analizy przepisów, która to analiza, nie będę jej powtarzać, bo ona jest zawarta w odpowiedzi na skargę, z którą skarżący się nie zgadza, ale z danym organu analiza w tym konkretnym przypadku, w tym konkretnym postępowaniu ma uzasadnienie, albowiem organ musiał dokonać wyboru, która ma konstytucyjną zasadę uznać za ważniejszą. Czy artykuł 61 Konstytucji mówiący o dostępie do informacji publicznej, czy przepisy Konstytucji ustaw wykonawczych, przepisy unijne mówiące o tym, że osoby prywatne mają prawo do ochrony swoich danych osobowych w sytuacji, gdy owszem, złożył wniosek aplikacyjny na stanowisko publiczne, ale w trakcie procedury odstąpiły od tego wniosku, zrezygnowały z uczestnictwa w postępowaniu nagrodowym. Zdaniem organu w tym wypadku prymat winna mieć zasadę ochrony prawa do prywatności, ochrony prawa do zachowania wyłącznie do wiadomości tej osoby bądź jej najbliższych, tej decyzji o przystąpieniu, a następnie o odstąpieniu od uczestnictwa w procedurze aplikacyjnej. Dlatego też zdaniem prezydenta miasta Krakowa, ponieważ informacja została skarżącemu udzielona, prezydent nie pozostaje bez czynności wobec tego skarga. Skąd na stanowisku rzeczona, ta informacja została skarżącemu udzielona. A nazwiska, a może a personalia kandydatów nie stanowią informacji publicznej, tak? Nie stanowią informacji publicznej. Nie stanowią. Dobrze, jakie stanowisko może Polska? Znaczy, my tutaj przychylamy się do stanowiska skarżącego. To jest tak argumentacji, tak? Dokładnie. Rozwój organizacji może przyświadcza, że przychyla się do stanowiska skarżącego. Zamykam rozprawę, żeby zostać za chwilę głosowania. Badania aktu do dokonania czynności z wniosku skarżącego Ireneusza Kołakowskiego z dnia 13 lipca 2015 roku w terminie 14 dni. 2. Stwierdza, że bezczynność prezydenta miasta Krakowa miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa. Czy zasądza prezydenta miasta Krakowa na rzecz skarżącego Ireneusza Kołakowskiego kwotę 100 zł ten zwrot kosztów postępowania? Proszę usiąść i posłuchać postępu tego rozstrzygnięcia. Otóż zdaniem przez skarżącego informacja miała ewidentny charakter informacji publicznej. W tym przedmiocie nie pozostaje wątpliwości, że artykuł 13 ust. 4 ustawy o pracownikach samorządowych mówi, że informacja o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem publicznym w ogłoszeniu o naborze. Organ miał stanowisko takie, że nie podlega ujawnieniu, nie podlega ujawnieniu personalia tych kandydatów. Tym niemniej udzielił skarżącemu takiej odpowiedzi w swoim mniemaniu prawidłowej, przy czym powiedział ze skarżącym, że nie takie pytania zadawał skarżący. Nie pytał się o ilość kandydatów, którzy się zgłosili na wolne na stanowisko dyrektora zakupu i innych okolicznościach, o których mowa w tym piśmie. On żądał tej informacji, żeby podano mu imię i nazwisko personalia poszczególnych kandydatów oraz informacje dotyczące kwestii spełnienia przez nich wymaganych określonych w ogłoszeniu naborze, czyli w tym wymaganiu, które podał w artykule 13 ust. 2 punkt 3
ustawy o pracownikach samorządowych. Tej informacji skarżącemu nie udzielono. Nie wydano także decyzji o odmowie udzielenia informacji publicznej. Skoro strona prezydenta Kakowa stoi na stanowisku, że ten przepis nie przesądza o tym, że jakie są personalia kandydatów na to stanowisko, to powinien wydać decyzję o odmowie udzielenia informacji publicznej, a nie udzielać, doręczać skarżącemu pismo z podaniem takich okoliczności, których to żądał skarżący. W tej sytuacji sąd uznał, że bezczynność prezydenta miasta Krakowa ma charakter rażący, gdyż powinien odróżniać kwestię charakteru informacji, to znaczy, że żądana informacja stanowi informację publiczną od tego, czy jest ona jawna, czy nie jest jawna, bo nie każda informacja publiczna podlega ujawnieniu. My do tego nie przesądzamy, aczkolwiek znamy orzeczenia sądów administracyjnych, które wskazują, że jest to informacja także o imionach i nazwiskach. To zresztą powołał się na te orzeczenia skarżący, natomiast uważamy, skład to na Radzie uznał, że w sprawie o bezczynność podmiotu zobowiązanego do udzielenia informacji publicznej przestrzegamy przesądzanie, czy dana informacja publiczna ma charakter jawny, powinna podlegać przez wykonanie czynności technicznej, czy też, skoro stoi na stanowisku organ, że jest to że ta informacja nie może być ujawniona na przykład uwagi na ochronę danych osobowych, ale w tej sytuacji organ powinien dać decyzję, czego też nie dokonał. A w związku z tym, że prezydent miasta Krakowa jest podmiotem, który wydaje decyzję i jest takim podmiotem bardzo profesjonalnym w tym zakresie, to powinien te dwie kwestie rozróżniać, dlatego oceniliśmy, że ta bezczynność miała charakter rażący. Pana pouczam, że wyrok dzisiaj wydany nie jest wyrokiem prawomocnym.